Witam wszystkich serdecznie w tym nowym roku 2020. Stwierdziłem, że na start zrobimy pewien film, mianowicie tym razem skupimy się na katalizatorach i generalnie samej katalizie, ale w taki sposób mniej szablonowy niż w podręcznikach, po to, żeby po prostu pokazać, czym właściwie te katalizatory są i same reakcje katalizowane, czym się odznaczają. Zacznę od takiego może dosyć podręcznikowy przykład, rozkład nadtlenku wodoru, chociaż my go zrobimy trochę inaczej niż większość podręczników. Mianowicie nadtlenek wodoru nie jest związkiem trwałym, ma tendencję do rozkładania się na tlen i wodę i na przykład chemicy wiedzą, żeby go nie stawiać taki takiego perhydrolu, tak, czyli 30-kilkuprocentowego roztworu H2O2, nie stawiać w wodzie, oczywiście nie stawiać na przykład na słońcu, no bo się rozłoży, że trzeba uważać, żeby do niego nic nie wpadło, no bo też to się może zacząć rozkładać. Generalnie, że jest to związek nietrwały z tendencją do rozkładu. Powoli ta reakcja w temperaturze otoczenia zachodzi, ale zachodzi. Natomiast zobaczmy, ja tutaj przygotowałem taki mniej więcej 12-15% roztwór H2O2. Rozlejemy sobie go do kilku probówek. Ta pierwsza będzie taką naszą porównawczą, a w następnych już zrobimy jakieś doświadczenia. Tę czwartą na razie zostawię jeszcze pustą, potem się okaże dlaczego. Ta będzie nasza porównawcza. Do tej wrzucę troszkę metalicznego srebra w postaci proszku. Trochę mi się oczywiście rozsypało, ale o. Generalnie, proszę zwrócić uwagę, widać, że wydziela się tutaj bezbarwny gaz. To jest właśnie tlen pochodzący z rozkładu tego nadtlenku wodoru. Ta reakcja zachodzi na powierzchni srebra i mamy tutaj przykład, pierwszy przykład katalizy, które nazywamy katalizą heterogeniczną, czyli taką, gdzie katalizator jest w osobnej fazie i reakcja zachodzi na jego powierzchni. A zatem już tutaj możemy dopisać, że pod wpływem Ag, tak, metalicznego srebra, ta zachodzi reakcja rozkładu i że srebro jest katalizatorem tej reakcji. Drugi przykład katalizy to jest kataliza homogeniczna, czyli katalizator jest rozpuszczalny, jest w tej samej fazie, co zachodzi reakcja. A zatem tu mam roztwór chlorku żelaza, dodam go sobie troszeczkę do tej probówki i zobaczmy, co tutaj się zacznie nam zaraz dziać. Jest to przykład katalizy o, już widać, zaczynają się wydzielać pęcherzyki gazu. To jest przykład właśnie katalizy heterogenicznej, kiedy katalizator jest w tej samej fazie, w której zachodzi reakcja. Co prawda nie zachodzi to może tak spektakularnie jak w tym pierwszym, ale widać, że przyspiesza i pewno za chwilę jeszcze bardziej przyspieszy. Generalnie jest to przykład homogenicznej. Zwróćmy teraz uwagę na to, co tutaj przygotowałem. Mianowicie, często żyjemy przekonani, że katalizator nie bierze udziału w reakcji, tylko ją po prostu przyspiesza. Nic bardziej mylnego. Reaktor bierze udział w reakcji, bo nie jest magicznym proszkiem, żeby po prostu wrzucimy go i hop, siup, reakcja nam sobie idzie. Mianowicie reaktor bierze udział w reakcji, ten jon żelaza 3+, nam utlenia ten nadtlenek wodoru z wydzieleniem tlenu, sam się redukując do Fe2+, a Fe2+, jest z powrotem utleniane przez H2O2 do właśnie tego Fe3+, czyli tutaj nam się katalizator zużywa, a tutaj nam się odtwarza. Sumarycznie otrzymujemy to samo równanie, co właśnie na górze, czyli ta reakcja, która zachodzi samorzutnie w temperaturze pokojowej, tylko że powoli, zachodzi sumarycznie szybciej właśnie w obecności na przykład Fe3+. Oczywiście katalizatory, znaczy reakcje katalityczne to oczywiście nie jest tylko sam rozkład nadtlenku wodoru, tak, chociaż nim często lubią się zachwycać podręczniki. Możemy zrobić jeszcze jedno doświadczenie, o takie, żeby pokazać, mianowicie takie troszkę nie do końca może planowane, ale mimo wszystko pokażę. Zobaczmy, co się stanie, jak wrzucę grudkę chlorku żelaza 3 do tej probówki. O! I zaraz zobaczymy, że już zresztą widać, że zaczyna się wydzielać właśnie tlen, tak? Rozpuszcza nam się katalizator i przy okazji zaczyna wydzielać się tutaj tlen, tak? Najpierw na jego powierzchni, ale oczywiście w masie, w roztworze też. No dobrze.
Teraz jeszcze pokażę jedno doświadczenie, mianowicie, że czasem mechanizm działania tego katalizatora można zobaczyć. I na przykład przygotowałem tutaj roztwór winianu sodowo-potasowego, tak, wlejemy go sobie troszkę do probówki, dodam do tego naszego H2O2, dobra, troszkę może podgrzeję, poczekamy z pół minutki, niech się troszeczkę podgrzeje i wyjaśnię, w czym rzecz. Ta reakcja jest katalizowana przez jony kobaltu CO2+, tak? Czyli po prostu przez dwudodatnie kationy kobaltu. Kobalt tworzy na drugim stopniu utlenienia w roztworach wodnych. Jest taki sobie właśnie ciemno-różowy, czerwony. To zależy też oczywiście od stężenia. Zależy to od stężenia. No tutaj jak mam większe stężenie, to się wydaje czerwony. W mniejszych stężeniach wydaje się taki bardziej różowy. No dobrze, w każdym razie trochę nam się to podgrzało. Ja tutaj dam troszeczkę tego roztworu i proszę zwrócić uwagę, co się tutaj dzieje. Przede wszystkim zmienia się barwa. No pytanie dlaczego? Chwilę oczywiście poczekamy, potrwa to kilkadziesiąt sekund, ja może już odstawię tę probówkę, ale zobaczymy, bo to jest bardzo fajny przykład na tego, jak właściwie działa katalizator. Mamy sobie taki ciemnozielony w tej chwili roztwór, intensywnie się wydziela dwutlenek węgla, powstający właśnie w wyniku, na chwilkę może odłożę tę probówkę, powstający właśnie w wyniku reakcji utlenienia nad tlenkiem wodoru tego anionu wodorowinianowego. O, reakcja troszeczkę już zwolniła, ale zaraz zwrócimy uwagę na pewien szczegół. Na pewien szczegół powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście dałem to troszkę na oko, ale o, już widać. Proszę zwrócić, co teraz się dzieje w tym roztworze. Odtwarza nam się kolor taki właśnie czerwony, tak? Taki różowo-czerwony. No pytanie, dlaczego? Wynika to z tego, że katalizatorem, owszem, ale katalizator najpierw reaguje z tym H2O2, utlenia się na trzeci stopień utlenienia i to jest właściwy utleniacz, tak? Który się redukuje z powrotem do tego kobaltu dwuwartościowego i odtwarza się kolor ten ciemno-różowy, czerwony, tak? Z zielonego przechodzi z powrotem. Bo po prostu odtwarza się katalizator. To nie jest tak, że katalizator nie bierze udziału w ogóle, tylko po prostu się odtwarza w wyniku reakcji. Na sam koniec pokażę jeszcze najbardziej taki, że tak powiem, spektakularny przykład reakcji katalitycznej, mianowicie reakcję utleniania luminolu. Mam tutaj przygotowany roztwór luminolu w tej kolbie. Rozleję go sobie do tych dwóch zlewek. Do każdej z nich dodam nieco rozcieńczonego roztworu nadtlenku wodoru. No taki trochę bardziej rozcieńczony niż ten, co używałem tutaj w doświadczeniach. Troszeczkę go dodam. Zgaszę światło. Zgaszę teraz światło. Już tylko sobie wezmę, przygotuję ziarenko cyjano-żelazianu potasu. Troszeczkę tak, żeby mi nie spadło. Zgaszę światło i wrzucę do jednej z tych zlewek. Proszę zwrócić uwagę, że w tej zlewce pojawia nam się światło, podczas gdy w tej właściwie go nie widać. Nie oznacza to, że w tej lewej zlewce reakcja nie biegnie w ogóle. Reakcja biegnie, tylko znacznie wolniej i nie widzimy tego światła. Ponieważ w tej reakcji wydziela się światło, to tu, gdzie jest katalizator, reakcja biegnie szybciej, to światło wydziela się po prostu intensywniej. To jest dosyć charakterystyczna reakcja, którą czasem lubię na pokazach jakichś tam pokazywać, ale nie znaczy, że na przykład po tej lewej stronie reakcja nie biegnie wcale, tylko po prostu jest ileś razy wolniejsza, na przykład 100 razy na tyle wolno, że nie widzimy światła, ale gdyby tu było ciemniej, to prawdopodobnie byśmy zobaczyli też lekką poświatę z tej zlewki po lewej. I to w sumie wszystko, co chciałem pokazać, jeżeli chodzi o katalizatory dla powtórki z chemii i dla biomist. Pozdrawiam, DM.